Do kolizji roweru z samochodem ciężarowym doszło dziś po godzinie 12 w Suwałkach. Na ulicy Sikorskiego kierujący samochodem ciężarowym zaczepił o tylnie koło kobiety jadącej rowerem. W wyniku zdarzenia został uszkodzony rower. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak poinformowała Anna Wałecka-Hamiuk z policji w Suwałkach, kierowca pojazdu był trzeźwy.